teraz fragment wywiadu z Bronisławem Komorowskim, bo tam pada odpowiedź na kluczowe oczywiście pytanie, dlaczego przegrałem? Prezydent odpowiada. Bez wątpienia to, że Platforma jest od 8 lat partią współrządzącą, miało znaczenie. Widać było, że wszyscy konkurenci dążyli do przyklejenia mnie tylko i wyłącznie do Platformy. Symboliczne było zachowanie mojego konkurenta w czasie debaty telewizyjnej, który postawił przy mnie chorągiewkę Platformy. Pytanie. Właściwie dlaczego nie chciał pan, aby ta chorągiewka pozostała na pana pulpicie? Bo nie mogłem się zrewanżować. Nie miałem chorągiewki PiS ani zdjęcia prezesa Kaczyńskiego do postawienia przed moim kontrkandydatem. I dalej prezydent mówi. Przyznam, że pozostaje dla mnie zagadką, jak można było tylu Polakom wmówić, że po 26 latach wolności, mimo gospodarczej prosperity, trzeba będzie Polskę odbudowywać ze zgliszcza jak po wojnie. Wydawało się to na tyle głupie, na tyle podłe, że nie warte polemiki. A jednak. No i tu pojawia się też ciekawy wątek dotyczący już nie przeszłości, jaką są przegrane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wybory, a przyszłości, czyli referendum. Pomysł na referendum był reakcją na wynik Pawła Kukiza w pierwszej turze wyborów? Tak, ale nie tylko. Ale jaka była pańska intencja? Bo to jest dziś wciąż przedmiotem interpretacji. O co chodziło? O odebranie części elektoratu Kukizowi? Głównym powodem decyzji o referendum było moje wewnętrzne przekonanie, że należy generalnie zwiększać udział obywateli w decyzjach, kto ich reprezentuje, i ograniczać rolę partii politycznych. Uznałem, że jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli ujawniła się siła polityczna chcąca zmienić system wyborczy, to można przy jej użyciu osiągnąć efekt w postaci wprowadzenia mieszanego systemu wyborczego do Sejmu. No też mówi o swoim następcy, czyli o prezydencie elekcie. Czy Andrzej Duda może być dobrym i samodzielnym prezydentem? Tego mu życzę. Warto go do tego zachęcać. To co będzie z Polską w następnych latach, panie prezydencie? Zadecydują Polacy w wyborach parlamentarnych. Mamy moment zwrotny. Albo zostanie potwierdzony dotychczasowy kierunek zmian wolnościowych według sprawdzonych wzorów wolnego świata europejskiego, albo zostanie zakwestionowany. Jest taka tendencja. Coś się zmieniło. Wolność, o której przez pokolenie marzyliśmy, dziś wielu ludzi napawa lękiem. Rośnie oczekiwanie, że państwo ma dać, ma zapewnić, ma załatwić. Pojawił się lęk przed konkurencją. Młodzi ludzie mówią, my już nie chcemy się ścigać, chcemy dostawać, co nam się należy. Widać to spektakularnie choćby w Rosji i na Węgrzech, że rola państwa jako instytucji, która ma wskazać jak żyć, rośnie. Rośnie też rola państwa w gospodarce. To nie jest optymistyczna tendencja. Myślał pan o kandydowaniu do Senatu? Nie wykluczam takiej możliwości, choć tego nie planuję. Jest problem z aktywnością byłych prezydentów, które inne kraje różnie rozwiązują. W niektórych to właśnie Senat jest miejscem dla byłych głów państw. Ale wiem też, że jest życie także poza polityką. A pierwsze miejsce na liście warszawskiej do Sejmu dla kogoś, kto zdobył 8 milionów głosów? Myślę, że były prezydent powinien być przede wszystkim byłym prezydentem. Na razie chcę zakończyć prezydenturę. Na pewno będę częścią frontu obrony Polski przed radykalną prawicą. Będę przekonywał, że obóz wolności ma ogromne osiągnięcia i jest wart zwycięstwa.